jest problem w dużej mierze tylko miasta naszego, że deweloper zbuduje, zarobi, sprzeda i później zapomni. A w wielu przypadkach kwestia infrastruktury dojazdów szkół pozostaje na głowie samorządu i mieszkańców. I to jest ten problem. Niestety planuje się w wielu przypadkach. No te dzielnice, szczególnie nowe, takie Białęka, Bemowo, te obrzeżne, które są zabudowywane na potęgę, no w pewnym momencie zaczną się dusić. I to jest właśnie, będzie skutek tego, o czym mówię. To już nie jest kwestia tego, że sobie nawzajem zaglądamy do okien, tylko kwestia tego, czym będziemy oddychać. No tak. Wszyscy to dobrze zrozumieli i teraz na każdym skrawku w metropoliach wielkich budują zagajniki, sadzą drzewa, żeby było zielono, no i żeby pomagały w oczyszczaniu powietrza. Tak, to jest bardzo ważne. Dla Warszawy i jej mieszkańców pracuje pan także dzisiaj w Sejmie. No to właśnie mieszkańcy stolicy panu zaufali, to ten mandat ma pan od warszawiaków. A co pan zrobił dla miasta właśnie z wiejskiej już? Czy na pewno jest tak, że starając się o mandat poselski, postawiłem kilka kwestii. Wówczas nie wiedziałem jeszcze, że aż tak wybuchnie afera reprywatyzacyjna, ale już wtedy jakby powiedziałem, że będę się tą sprawą... Trzeba przypomnieć, że pan w tej komisji zasiada, prawda? Tak. Dzika reprywatyzacja to największy problem Warszawy, okazał się, prawda? Jest to jeden na pewno z większych problemów, ze względu na to, że on wpływa, tak jak to, na o czym mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład na zagospodarowanie terenu, bo jeżeli są roszczenia do jakiejś nieruchomości, do działki, to miasto wyhamowuje. Wyhamowuje. Miasto nie może tym gospodarować zgodnie z zasadami, no bo może się okazać, że za chwilkę to zostanie zwrócone. W związku z czym inwestowanie w taką nieruchomość jest po prostu niezasadne i może urzędnik wówczas ponieść konsekwencje, jeżeli coś takiego zrobi. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia też, no niedawno też wybuchła w Warszawie kwestia użytkowania wieczystego. Cieszę się, że to się udało. No ja, tak jak powiedziałem, bo zgodnie ze swoim wykształceniem, czyli nieruchomościami się tym głównie zajmuję. Natomiast też jest wiele innych kwestii, żłobki, edukacja, którymi też trzeba by się zająć. Ale trzeba, a ja się tak zapytałam, co się już udało przez te 3 lata. Mówię tutaj, cieszę się z tej ustawy o użytkowaniu wieczystym, no bo to jest... A pan w tym uczestniczył, tak? Też, między innymi te 98%, które były... Tak, to był akurat, nieskromnie powiem, mój pomysł, w sensie, że żeby dać te 98%, a nie jak tam były pomysły 95%, żeby to było właśnie... A, to jednak, to duży sukces. To jest, to sukces. Pewno. A jak pan ocenia tę skalę patologii, bo pan zasiadał, jak już wspomnieliśmy, w tej komisji reprywatyzacyjnej, poraziła pana skala tego zdziczenia, czy pana przeraziła? Powiem tak, ja będąc radnym, też się tymi sprawami zajmowałem. Oczywiście nie miałem aż takiej wiedzy jak obecnie. Zresztą też nie będę ukrywał, mieszkałem w kamienicy, która została zwrócona ramach reprywatyzacji. Mało tego, okazało się, że moja mama, która była najemcą, dostała wypowiedzenie od człowieka, który znajdował się później w tym areszcie we Wrocławiu. To też taki smaczek to wszystko ma. Natomiast nie spodziewałem się, że to miało aż taki zasięg i że było to tak zorganizowane, jak między innymi komisja weryfikacyjna pokazuje, gdzie de facto no, zrobiono z tego samograj niezły biznes i w pewien sposób na majątku miasta, krzywdząc wielu ludzi, dorabiała się grupa. I to w biały dzień. I to w biały dzień, mało tego, w majestacie prawa, no, przecież tak. Wiele tych decyzji było podtrzymywanych przez sądy i przepraszam, że tak powiem, no, kolokwialnie klepanych. Paweł, to zapytam, sądzi pan, że komisja odkryje wszystkie nieznane karty tej warszawskiej reprywatyzacji? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy się uda do końca tej kadencji, bo tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest prawie 4000 decyzji zwrotowych. Jedna sprawa to jest kilkanaście tomów. W związku z czym, czy wszystko się uda, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast na pewno należy do tego dążyć. No, smutne jest to, bo niedawno był wyrok dotyczący jednej z osób, ja mówię o Janie Śpiewaku, gdzie no, na własnej skórze poczuł sprawiedliwość, tutaj mówię w cudzysłowie, polskich sądów.
właśnie ten, który właściwie odkrył całą tę aferę reprywatyzacyjną, stał się jej pierwszą ofiarą. Tak naprawdę to tak wygląda, że on stał się ofiarą. No i chyba na znak tego dezaprobaty protestu powiedział, że się wycofuje. To jest indywidualna jego decyzja, natomiast ta smutna konstatacja, że on się stał w sumie ofiarą reprywatyzacji i decyzji polskich sądów. Tak. Poznajmy teraz pana prywatnie, bo pan ma żonę, syna. To jak mają na imię? Żona ma na imię Małgorzata. Proszę bardzo. To wtedy zupełnie, że wszystkie Małgorzatki to fajne dziewczyny. Tak jest. Tak, zresztą dobrze. Poznaliśmy się trenując judo. Uniwersytecie Warszawskim. Tak. Bo ja trenowałem. To pan spokojny był. Nawet bez względu na emocje w komisji reprywatyzacyjnej. No tak, no bo można... I spokojnie wchodzić. Muszę brać pod uwagę umiejętności żony. Tak jak powiedziałem, poznaliśmy się podczas treningów judo na Uniwersytecie Warszawskim. No ja trochę dłużej je trenowałem, bo ja tak naprawdę od szkoły podstawowej trenowałem judo. Ona też jest ostrożna w swoich opiniach. Tak. Ale na pewno zasadnicza, jeżeli chodzi o te sprawy. A co państwo tam studiowali? Ja studiowałem archeologię i historię, a żona pedagogikę. I zawodowo pracuje teraz? Nie. Nie, już kompletnie nie. W innych jakby dziedzinach życia. No ja też jakby biorąc pod uwagę wykształcenie, ani archeolog, ani historyk, chociaż... Ale to wszystko się pewnie przydaje. Oczywiście, to pewnego rodzaju taka interdyscyplinarność, bo archeologia, historia, z drugiej strony nieruchomości, to tak można też w pewien sposób połączyć, ale archeologia to na pewno... Skąd w ogóle zainteresowanie archeologią? Bo historię to sobie mogę wyobrazić, ale archeologią to już nie do końca. A to było tak trochę połączone też z historią. Akurat zdawałem na kilka kierunków. Trafiła się archeologia, a potem już jakoś tak człowiek uknął tego bakcyla. Zresztą też nie będę ukrywał, że mój brat, 2 lata młodszy, też poszedł później na archeologię. Ja to prawda śródziemnomorską, w związku z czym jak wykopaliska to gdzieś tam Sudan, Egipt, Bułgaria, a mój brat to bardziej ta archeologia pradziejowa, czyli tutaj na terenie Polski się zajmował i średniowieczna, więc to takie dwa działy różne, ale naprawdę dzięki archeologii mogłem trochę jeszcze świata zwiedzić. To piękne. A syn w jakim wieku? Jeden syn ma 5 lat, 5,5 roku, a drugi ma dopiero półroczku. Starszy Stanisław, a drugi teraz mający pół roku Wojciech Tadeusz. No w sumie takie imiona dosyć słowiańskie. Poseł Paweł Lisiecki. Czego chce dla Polski, dla Warszawy, a dla samego siebie? No przydałoby się tak czasami chwilka odpoczynku z rodziną, bo to myślę, że jest najważniejsze, żeby tę rodzinę podtrzymywać, bo tak jak tutaj trzeba zauważyć, bo politykiem, burmistrzem, radnym, posłem się bywa, a w rodzinie się jest, ojcem się jest i to jest chyba w sumie najważniejsza funkcja, którą należy wypełnić, więc no, zawsze... Dom, tak, synowie są, to tak, dom. Tak, to właśnie, no zresztą w tej chwili też i większe mieszkanie też urządzamy, to będzie, może się uda jeszcze powiększyć rodzinę, miejmy nadzieję. Tak, no to trzymam kciuki za te sukcesy demograficzne też. Panie Pawle, to pięknie pan opowiada o rodzinie, o swojej pracy, no bo chyba ta praca to jest także pańska pasja. Jest to zdecydowanie pasja, tego nie mogę powiedzieć, że nie jest to pasja, jest to taki... To kawał serca się w to wkłada. Tak, zdecydowanie, prawda? Wysiłku, serca, ale to tak jakby nie byłoby wysiłku bez serca. No, jeżeli jednego by tego serca by zabrakło chęci dla pomocy ludziom, to później to by wszystko tak obumarło. To dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę. To był program Nieznani Znani 24, a gościem już znanym po stokroć był pan Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie Pawle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Powtórka programu. Mijają 74 lata od oswobodzenia więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zakłady Auschwitz-Birkenau. W związku z tą rocznicą dziś na terenie obozu odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu. Wzięli w nich udział byli więźniowie, przedstawiciele władz, dyplomaci i duchowieństwo. I właśnie o pamięci tamtych wydarzeń i słowach, które dziś
Szpadłę. Porozmawiamy już za chwilę z naszymi gośćmi, a są nimi profesor Antoni Kamiński, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Oraz dr Piotr Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim jednak porozmawiamy o pamięci Holokaustu i o tych słowach, które dziś padły z ust m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, no właśnie, posłuchajmy, co premier mówił dziś w Oświęcimiu. Wielce czcigodni ocalali z zagłady, pani premier, państwo ministrowie, pani ambasador, panie ambasadorze, państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, wszyscy zgromadzeni dzisiaj tutaj uczestnicy tego spotkania. Rok 1989, rok 1939, rok 2019. To rok okrągłych rocznic w Polsce, kiedy 30 lat temu Polacy, obywatele polscy odzyskali wolność. Ale 80 lat wcześniej z rozkazu Niemiec hitlerowskich Polacy i inne narody zamieszkujące II Rzeczpospolitą nie tylko straciły wolność, ale Żydzi polscy skazani zostali na zagładę. A Polacy zostali skazani również na zagładę. Wyliczono nawet całkiem dokładnie w Generalplan Ost, a 85% ludności, pozostałe 15% miało zostać zamienione na siłę niewolniczą, siłę roboczą. Tej zagłady, która szła wtedy, nie zrobili żadni naziści, tylko zrobiły ją Niemcy hitlerowskie. Niemcy hitlerowskie karmiły się ideologią faszystowską, którą potem też do dzisiaj wszyscy historycy tak określają. Ale całe zło wzięło się z tego państwa. I o tym nie wolno zapominać, bo inaczej następuje relatywizacja zła. Jan Paweł II w swoim wystąpieniu blisko 40 lat temu, w czerwcu, 7 czerwca 1979 roku tutaj na terenie Auschwitz-Birkenau miał również swoje mszę świętą i swoje kazanie. I podczas tego kazania mówił, że zatrzymuje się przy trzech tablicach. Tych tablic wtedy było kilkanaście w obozie Birkenau. I zatrzymał się przy tablicy hebrajskiej i przypomniał o tym, że to tablica, która reprezentuje naród, który miał być właśnie poddany pełnej eksterminacji przez Niemców. Zatrzymał się przy tablicy rosyjskiej i powiedział, że ona nie wymaga komentarza, ponieważ wszyscy wiedzą, jaki jest udział tego narodu w walce o wolność ludów. I powiedział, że nie wolno obok tej tablicy przechodzić obojętnie. I zatrzymał się obok tablicy polskiej, w języku polskim. I powiedział, że to naród, który stracił 6 milionów istnień ludzkich. Wśród nich byli właśnie obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Tutaj mordowani, bestialsko mordowani przez Niemców w Auschwitz i w innych obozach wspomnianym też dzisiaj obozie Treblinka i wielu innych oczywiście. Te straszne świadectwa tamtych czasów niełatwo jest dzisiaj przywoływać. Jedną z osób, które przyczyniły się do przechowania tego świadectwa, jest Wilhelm Brasse, fotograf, który miał pochodzenie niemieckie, ale dwukrotnie odmówił Niemcom podpisania Volkslisty i trafił do Auschwitz w końcu w 1940 roku i robił fotografie z więźniów. Zrobił tych fotografii około 50 tysięcy. Wśród nich była Czesława Kwoka, Czesia Kwoka,
kilkunastoletnia dziewczynka, która była wywieziona w czasie akcji przesiedleńczej z Zamojszczyzny, akcji mordów, pacyfikacji wsi na Wileszczyźnie, dokonywanej brutalnie przez Niemców. I Czesia była mniej więcej w wieku mojej mamy. Została zamordowana zastrzykiem z fenolu. Wilhelm Brasse miał również kontakt z aniołem śmierci, z Józefem Mengele. I te świadectwa przechował. I dlatego państwo polskie stoi na straży prawdy. Państwo polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana. W żaden sposób nie może być relatywizowana. I taką obietnicę pełnej prawdy o tamtych czasach ja tutaj chcę złożyć, bo musimy prawdzie patrzeć prosto w oczy. Pełnej i całkowitej prawdzie. Po to, żeby ta śmierć, ta straszna, okrutna śmierć, która dotknęła wszystkich więzionych tutaj w innych obozach zagłady, niemieckich obozach zagłady, żeby oni nie zginęli jeszcze raz. To było wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego podczas obchodów 74. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W naszym studiu przypomnę profesor Antoni Kamiński, doktor Piotr Zakrzewski. Panowie, podczas swojego dzisiejszego wystąpienia, jak słyszeliśmy przed chwilą, premier Mateusz Morawiecki mówił m.in., że państwo polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana w żaden sposób. Musimy prawdzie patrzeć prosto w oczy, pełnej i całkowitej prawdzie. I właśnie chciałbym o tę prawdę zapytać. Jaka według panów jest ta prawda, panie profesorze? Pani zadaje bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony jest to prawda banalna, którą ja jako dziecko już znałem, bo pamiętam, były u moich rodziców roczniki tej organizacji, która badała zbrodnie hitlerowskie. Nie pamiętam pełnej nazwy, gdzie między innymi były zdjęcia właśnie z obozu oświęcimskiego. Więc co tutaj więcej można powiedzieć na temat tej prawdy? Tak to mniej więcej co powiedział premier Mateusz Morawiecki. To człowiek się zastanawia, jak takie rzeczy były możliwe, ale i na to właściwie nie ma pełnej odpowiedzi. To znaczy różne są odpowiedzi. Odpowiedzi historyczne, były badania Milgrama, prawda, z zakresu psychologii społecznej, dotyczące zachowań ludzkich, właśnie posłuszeństwa i takich rzeczy. No, ale a to, czy państwo polskie, no, jeżeli, ja myślę, że tak, tutaj są dwie różne rzeczy. No, jest to stanowisko, że państwo polskie musi stać na gruncie prawdy. No, z drugiej strony jest pytanie o ustawę o IPN-ie i to jest zupełnie inne pytanie, bo to jest pytanie o to, jak to jest realizowane i jak to powinno być realizowane. I tutaj można zacząć dyskusję na ten temat, chociaż nie wiem, czy to jest właśnie ten temat, który pan redaktor chciałby. Być może do kwestii ustawy o IPN-ie, która w tamtym roku spowodowała kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Izrael. Jeszcze wrócimy, natomiast chciałbym się teraz skupić na tych dzisiejszych uroczystościach, no i na tej prawdzie, bo tak jak pan profesor mówi, ta prawda jest z jednej strony badalna. Pytanie, czy ona dla wszystkich jest oczywista, bo gdyby ona była oczywista, to pewnie nie musiałyby padać słowa o próbie relatywizacji historii. Panie doktorze. Zgadzam się. Myślę o tym, że banalność tej prawdy polega na tym, że z jednej strony warto ją przypominać w prostych słowach, to znaczy to, co premier zarysował, zwłaszcza na początku swojego przemówienia, porządkując fakty. Z drugiej strony myślę, że no, pewien fenomen, chociaż to oczywiście złe określenie tej całej sytuacji, tego tragicznego zdarzenia, jakim była całościowa druga wojna światowa, no, skłania wielu badaczy, to z różnych obszarów, do prowadzenia analiz. No, można przypomnieć chociażby pierwszą książkę Hanny Arendt, Korzenie totalitaryzmu. Ona tam bardzo wielopłaszczyznowo to pokazuje, jak to się stało, że właśnie ludzkość doprowadziła do Auschwitz i
znacznie, ale nie dlatego, żeby dzisiaj jeszcze kogokolwiek, myślę, po kilkudziesięciu latach piętnować, ale po pierwsze, żeby stanąć w prawdzie, po drugie, żeby pamiętać, bo pamięć też kształtuje tożsamość narodu, a po trzecie, wyprowadzać z tego ogromnego zła, i to jest ten paradoks właśnie, wyprowadzać dobro. Ostatnie zdanie już tylko, panie redaktorze, ja pamiętam, tu był cytowany Jan Paweł II, jak papież właśnie w czasie swojej drugiej pielgrzymki do Polski, modląc się przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki, to było już właśnie po tych tragicznych wydarzeniach w 1984 roku, powiedział, oby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża wyrosło zmartwychwstanie. Ja myślę, że to jest właśnie taki kierunek myślenia, że nie przeraża nas zło, ale jesteśmy w stanie je oczywiście nazwać, potępić i się od niego odciąć, ale jednocześnie jest to dla nas lekcja do wyprowadzenia jakiegoś dobra. I myślę, że dzisiaj właśnie te rocznice temu służą, żebyśmy po pierwsze nigdy do takich czasów i do takich okoliczności nie doprowadzili. Po drugie, żebyśmy też w tym całym właśnie złu dostrzegli te dobre postawy, no bo przecież w Auschwitz, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, działy się też rzeczy piękne, święte. Dziś podczas uroczystości w Auschwitz głos też zabrała ambasador Izraela Anna Azari. Pani ambasador przypominała swoją rozmowę z Hanną Kram, która powiedziała, że Holokaust wydobywał z każdego jego prawdziwe oblicze, czasami najlepsze, czasami najgorsze. No i w tym kontekście pani Azari dodawała, powinniśmy opisać najlepsze i najgorsze oblicza świadków tamtych wydarzeń. To są chyba ważne, ale też mocne słowa, bo one pokazują, że powinniśmy, patrząc na tę zbrodnię sprzed kilkudziesięciu lat, nie tylko mieć na względzie tych, którzy do tego się przyczynili, ale tych, którzy biernie to obserwowali. Myślę tutaj o tych osobach, które patrzyły i być może nic nie robiły, panie profesorze. No tak, tylko że w warunkach, kiedy cokolwiek zrobić oznaczało ogromne ryzyko dla życia, to no, przeczytałem wczoraj w którejś z gazet o tym przypadku piekarza, który dał chleb i jego cała rodzina została rozstrzelana, prócz małej córeczki, prawda, która przeżyła. No więc przekazanie bochenka chleba skutkowało tego typu wydarzeniem. Kiedy się mówi, że byli tacy, co współpracowali z Niemcami, niewątpliwie byli tacy, i to z różnych motywów, prawda, bo niektórzy robili to z nienawiści do Żydów, a inni dla pieniędzy, prawda. I byli tacy, którzy pomagali, bo ogromna większość ludzi, którzy nie reagowali, ale ten brak reakcji nie musiał wynikać z obojętności. Ten brak reakcji mógł wynikać po prostu stąd, że podjęcie jakiegokolwiek działania oznaczało ogromny koszt dla tej osoby. I muszę powiedzieć, że ci, którzy reagowali właśnie, to byli bohaterowie. I o tych ludziach należy mówić z ogromnym podziwem. Natomiast nie można traktować jako coś nagannego zachowania ludzi, którzy spuszczali wzrok, przechodzili obok i udawali, że nie widzą, prawda? Bo to jest zachowanie, które jest zrozumiałe dla każdego człowieka. I pamiętam, jak Marek Gerelman powiedział, że gdyby Żydzi byli na miejscu Polaków, to ich reakcje nie byłyby odmienne. Więc tutaj uważam, że to ta polityka winy nie jest polityką, która mnie przekonuje. I muszę powiedzieć, że również na przykład u Leszka Kołakowskiego są takie stwierdzenia, że ta perspektywa ludności polskiej i pamięć historyczna ludności polskiej niekoniecznie jest tą samą pamięcią, która jest pamięcią ludności żydowskiej, bo to były zupełnie inne sytuacje, inne perspektywy. Doktor Zaprzewski. No, po pierwsze, tutaj oczywiście jest kwestia współczesnej legitymacji do osądzania motywów formułowania radykalnych ocen. Myślę, że tego robić nie powinniśmy, bo rzeczywiście, tak jak pan profesor zauważył, ta motywacja mogła być zupełnie różna i czasem tu nie chodziło absolutnie o antysemityzm, tu po prostu chodziło o zwykły na przykład ludzki strach. I tylko te zjawiska też trzeba oczywiście nazwać. Natomiast myślę, że niepokojące jest to, co w Polsce już od kilku lat, także u nas
nas wewnątrz się dzieje, iż próbuje się właśnie tą kartą bohaterowi szmalcownicy grać no, w sposób polityczny i dokonuje się taka polityzacja przestrzeni historycznej. Myślę, że takim istotnym wydarzeniem, warto tu wspomnieć, to była publikacja książki Jana Tomasza Grossa. To nie byłoby w sumie, no, niezależnie od tego, że metodycznie tam było sporo błędów i to było przez historyków podkreślane. Natomiast no, gdyby tylko to był opis jedwabnego tych tragicznych wydarzeń, myślę, że moglibyśmy tutaj zamknąć ten rozdział. Natomiast to posłużyło do dalszej dyskusji no, o złym narodzie polskim, który mordował Żydów, prawda, i powtarzanie jakichś takich obiegowych stwierdzeń. Warto przenieść się kilka tysięcy kilometrów dalej do Instytutu Yad Vashem, popatrzeć na te drzewka, które są właśnie z polskimi nazwiskami ludzi właśnie, którzy ratowali Żydów. I to jest też prawda o tamtych tragicznych czasach, więc jak pan redaktor pytał o właśnie te różne postawy, no to warto widzieć tak tych, którzy byli oprawcami, tych, którzy także tym z różnych motywów no, temu systemowi, mówiąc wprost, ulegli, ale także widzieć tych bohaterów, którzy no, potrafili w tak trudnych okolicznościach stanąć na wysokości zadania. Panowie, i ostatnie pytanie, bo niestety nasz czas dobiega końca. Do kogo dziś według panów należy pamięć o Auschwitz? Do Żydów, do Polaków czy do świata? Panie profesorze. Uważam, że to powinna być pamięć świata. To coś nam mówi o potencjale zła, które tkwi w pewnych sytuacjach w ludziach. I tak jak pan doktor powiedział, no to jest ta pamięć, która mogłaby, chociaż ja mam pewne wątpliwości, mogłaby spowodować, że w przyszłości być może tego typu sytuacje się nie powtórzą. I pan doktor? Pamięć całego świata. Natomiast jeśli nam by powierzać jakąś szczególną rolę, no to ponieważ no, dotknęła nas historia w sposób szczególny, no to rzeczywiście powinniśmy, zwłaszcza jako właśnie naród dotknięty w tak istotny sposób tragedią, tę pamięć podtrzymywać, pielęgnować i jednocześnie tę prawdę za każdym razem podkreślać. Profesor Antoni Kamiński, socjolog Polska Akademia Nauk i dr Piotr Zakrzewski, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, byli gośćmi Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się piąta. Czas na informacje. Olga Bobienko, zapraszam. Przypominały, że wśród osób, które otrzymały tytuł Sprawiedliwe wśród Narodów Świata, najwięcej jest właśnie Polaków. Wiceprezydent Międzynarodowej Fundacji Holokaust, profesor Ilja Altman, w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia przypomniał, że w okresie Związku Radzieckiego komuniści zakazywali publikowania informacji na temat Polaków ratujących Żydów. 90. godziny i my Karskiego. I przychodzą lata 90. i wszyscy poznajemy Jana Karskiego, Irenę Sendlerową i innych ludzi, którzy zostali uznani za sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Tak. Wtedy też szerokie kręgi naszego społeczeństwa dowiedziały się o Instytucie Yad Vashem i o tym, że największa liczba sprawiedliwych należy do Polaków. Polaki po nacjonalności zajmują pierwsze miejsce wśród prawników. Prezydent Kongresu Żydów Rosji Juri Kanek podkreśla, że ludzie ratujący Żydów w czasie II wojny światowej, w tym Polacy, dali światu świadectwo człowieczeństwa i miłości. Główny
Inne uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar Holokaustu zaplanowano w Rosji na poniedziałek. Odbędą się one w Moskiewskim Muzeum Żydowskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pożegnanie z wolontariuszami było ostatnim punktem wizyty papieża Franciszka w Panamie. Łącznie na Światowych Dniach Młodzieży posługiwało ich 20 tysięcy. Wśród nich również 200 harcerzy z Polski. Komendant Główny Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR, druh Adam Niemkiewicz, powiedział, że największe wrażenie zrobiły na nim słowa papieża wzywające młodych ludzi do służby bliźniemu. O poczuciu służby, o tym, że należy na tą służbę być gotowym, że trzeba zawierzyć, że pomimo tego, że papież Franciszek nawet sam stwierdził, że kosztowało nas bardzo dużo wysiłku to, żeby tu przylecieć, to, żeby tutaj być, to znaczy zaufaliśmy Panu Bogu, a to dla nas jest służba, którą powinniśmy pełnić na co dzień, nie tylko jako harcerze, tylko jako młodzi ludzie. Papież Franciszek w swoim ostatnim publicznym wystąpieniu podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie zaapelował do młodych, by dawali świadectwo wiary. Węgry nie chcą wesprzeć działań Stanów Zjednoczonych zmierzających do ograniczenia wpływów Rosji i Chin. Pisze o tym amerykański dziennik Wall Street Journal, powołując się na amerykańskich i węgierskich dyplomatów. Według gazety Viktor Orban zadeklarował, że jego kraj chce pozostać neutralny, tak jak Austria. Wall Street Journal pisze, że w ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone zwróciły się do sojuszników z NATO, by przeciwstawili się potencjalnym. Także o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy w konflikcie z Rosją. Viktor Orban miał się sprzeciwić obu postulatom. Premier Węgier zaprosił. Coraz bardziej zaniepokojone wchodzeniem chińskich i rosyjskich na europejski rynek telekomunikacyjny, energetyczny, bankowy. Premier Orban uważa jednak te obszary za innowacyjne. Prezydencka zmiana podobieństwa ideologiczne i programowe pomiędzy Donaldem Trumpem i Viktorem Orbanem. Jednak od objęcia urzędu przez prezydenta Trumpa pan Orban dryfuje bardziej w kierunku Moskwy niż Waszyngtonu, pisze Wall Street Journal, powołując się na oceny urzędników amerykańskich i niektórych osób z otoczenia samego premiera Węgier. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzień w całym kraju będzie pochmurno, miejscami prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 w Zielonej Górze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 4,5 minuty do 5. Powtórka programu. W magazynie Świat 24 kłaniają się Państwu Grzegorz Jankowski i Grzegorz Adamczyk. W Wenezueli i zwieraniu szeregów przed europejskimi wyborami. Naszymi gośćmi będą wicemarszałek Senatu Adam Bielan i profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceszef Parlamentu Europejskiego. Świat 24. Witamy pierwszego gościa, wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie marszałku, dzisiaj Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, uroczystości w Auschwitz, przemawiał premier Morawiecki. Rok temu w tym dniu zaczął się potężny kryzys pomiędzy Polską, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Pamiętamy wystąpienie pani ambasador Izraela. I pierwsze pytanie, czy po tym roku, po tym co się stało z nowelizacją ustawy o IPN, można powiedzieć, że ta ustawa przywróciła światu prawdę o Holokauście? No ta ustawa oczywiście spowodowała debaty na całym świecie. Były różne głosy w tej sprawie. Rzecz jasna, ustawa przegłosowana nieco ponad rok temu była mocno krytykowana na świecie, ale jednocześnie to, co było korzystne z naszego punktu widzenia, to jednak przypominanie prawdziwej historii II wojny światowej, prawdziwej historii Holokaustu, w tym sensie prawdziwej, że w ostatnich latach świadomi bądź nie, bardzo wiele mediów myliło sprawców z ofiarami. Pisano o obozach śmierci, polskich obozach śmierci, co było wielką niesprawiedliwością, bo Polska jest jedną z największych ofiar II wojny światowej. Polacy ginęli w obozie w Auschwitz. Relacje polsko-izraelskie przeszły pewien kryzys dzisiaj, jak sądzę, wróciły do dobrej normy. Była deklaracja premierów w czerwcu, deklaracja premierów premiera Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu.
mam dość dobre kontakty na najwyższym szczeblu, kontakty polityczne. No cóż, ta debata też pokazała niski poziom wiedzy nawet już w wielu elit. Tego, co rzeczywiście wydarzyło się podczas II wojny światowej, pokazało, jak ważna jest polityka historyczna w dzisiejszym świecie. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu Przypominam sobie profesora Sadowskiego z Centrum Adama Smyfa, który był tutaj parę tygodni temu i powiedział, że używanie terminu wybuch II wojny światowej już jest mylące, że powinniśmy zacząć używać i właściwie wprowadzić do użycia termin napaści Niemców na Polskę, bo to de facto do tego sprowadzała się tamta sytuacja. Słuszna uwaga, powtarzam, nawet te środowiska, które często świadomie bądź nie starają się rozumieć odpowiedzialność za to, kto... Za zbrodni zakwestionować tego, co wydarzyło się we wrześniu 1939 roku, więc wydaje mi się, że z punktu widzenia naszej polityki historycznej wojna to jest najgorsze, co może być. To jest wojna. Hitlerowskich Niemiec na Polskę jest być może nawet jeszcze ważniejsza niż stulecie odzyskania podległości. No właśnie, a premier Morawiecki dzisiaj w Auschwitz mówi coś takiego, że to nie żaden nazizm stworzył obozy konserwacyjne w tym Auschwitz, tylko Niemcy. Niemcy hitlerowskie. Do kogo były kierowane te słowa? Czy to na użytek wewnętrzny w Polsce? Czy to może do Niemiec lub do tych środowisk, o których pan mówi, że rozmazywały tę pamięć o tym, kto stworzył właściwie ten zbrodniczy system? No wymyślił Hitler, się ci podniecili. A co to? Mało takich było filozofii, zależało to wszystko, zaczęło się od filozofii, szatan, diabeł w kotle mieszał i oni się podniecili, rasa nordycka najlepsza, że oni najpiękniejsi, no ludzie mają takiego pierdolca, dostają, rozumiesz, i to poszło przez parę osób, wystarczyło i już. Opisywała jednocześnie oczywiście zbrodnie nazistowskie w Polsce, ani razu nie użyła słowa niemieckie. Raz pojawiło się określenie okupowane przez nazistów Polskę w Polsce, natomiast cały czas była mowa o rosnącym antysemityzmie w Polsce, o rosnącym problemie o siłach neonazistowskich. Antysemityzm nie wystarczy. Bardzo wielu młodych Amerykanów ma dzisiaj olbrzymi problem z wiedzą na temat II wojny światowej, elementarną wiedzą na temat II wojny światowej, to pokazują amerykańskie badania socjologiczne. Okropne to nam. Coś okropnego. Niemcy zorganizowały... Niemcy oszukali. Świadomie szkaluje Polska za granicą, to jest coś więcej, ponieważ jest po to
ojca, którym już dawno udowodniono kłamstwa na temat II wojny światowej, na co opisują, co się działo w Polsce, okupowanej Polsce podczas II wojny światowej. A nie chcę teraz do tego wracać, bo pewnie dzisiejsza rocznica to nie jest dobry moment, żeby o tym mówić. Natomiast myślę, same że kłamstwa. Te słowa pana premiera Morawieckiego były bardzo, bardzo ważne. My wszyscy musimy zrobić, żeby Holokaust się nie powtórzył. Mamy też do czynienia z rosnącym, bym powiedział, politycznym antysemityzmem, szczególnie w Europie Zachodniej. Mamy tą, co ciekawe, bardzo często na lewicy mamy lidera dzisiaj bardzo dużej partii, która może wygrać kolejne wybory w Wielkiej Brytanii. Królestwo Boże. W Europie Zachodniej partie, które skrajne partie i prawicowe, i lewicowe, które zdobywają po 10-15% w parlamentach w Francji, w Holandii, a głoszą antysemickie hasła, więc rzeczywiście w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej, ten problem istnieje. Mamy w ciągu rosnącą z roku na rok liczbę incydentów antysemickich we Francji, w Niemczech. Bardziej jak się pomagało, to coś wymagało wysiłku, to nie była jakaś bajka. Polska była krajem okupowanym. Polskie państwo podziemne, mimo
może wydawało wyroki śmierci, nawet nie zachowało. Ciebie szykuje wałów? Wydawało Żydów, Niemcom. No to jednak nie miało... Jeszcze czas, jeszcze czas. Zrównywanie sytuacji w Polsce... Gdy krowy poszły w las... Moje rządy, na dupie rządy. Jest skandaliczne. Panowie, proponuję zmienić temat na ostatnie 10 minut naszej rozmowy, pierwszej części naszego programu. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro odrzucił wystosowane przez kilka państw zachodnich ultimatum, m.in. Francję, m.in. Niemcy, wzywające do rozpisania nowych wyborów w ciągu 8 dni i oświadczył, że lider opozycji Juan Guaido, deklarując się tymczasowym przywódcą państwa, złamał konstytucję z tego lokalnego. Nie jest prawa uwagi światowej. Wiadomo, że za Maduro stoi Rosja, za Maduro stoją Chiny, z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone i kraje zachodnie. Przecież nie jesteś Stefek Burczy Mucha, tylko jesteś Dawidem. On jest Stefek, powiedział Burczy Mucha, który z muchą się rucha. No ten Pawełek to jest strasznie zdemoralizowany. Strasznie. On jest strasznie, proszę Państwa, zdemoralizowany. O, tu. Będziesz miał choiczku mię. Parlamentu, który w momencie, kiedy prezydent należy pełnić swoje funkcje, przyjmuje to obowiązki, bo pamiętajmy, że większość w parlamencie ma opozycja wobec Maduro. Nowego prezydenta, przewodniczącego parlamentu, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego uznały już rządy większości krajów Ameryki Łacińskiej, Kolumbii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych. Mogą to mać skoordynowaną ze Stanami Zjednoczonymi. Tak może być, ale Polska nie uznała jeszcze. Przypomnijmy, że... I cukier będziesz miał. Unia Europejska ma też problem z Stanami. Dopiero pojutrze. Wspomnijmy, że mieliśmy przez kilka lat masowe demonstracje obywateli Wenezueli. Między od 2014 do 2017 roku. Dziesiątki, setki ofiar śmiertelnych po akcjach policji, która tłumiła te manifestacje. Notabene olbrzymie wpływy Kuby w tym aparacie represji w Wenezueli pracuje bardzo wielu agentów bezpieczeństwa wysłanych tam przez Raula Castro z bratnią pomocą. Raula Castro. Raula Castro. Panie doktorze, panie doktorze. Ultimatum ze stratum. Maduro się na to nie zgadza, więc najbliższe tygodnie pokażą, jaka jest.
jest siła tego społecznego protestu. W demonstracjach bodaj 3 dni temu w Caracas wziął udział aż 100 tysięcy Wenezuelczyków. To jest aż taka masa ludzi, której nie da się siłą stłamsić. Tak. Czy Wenezuela jest elementem? Masa Wenezuelczyków. Czy Wenezuela pełni teraz rolę Kuby z początku lat 60. ubiegłego wieku, gdzie Rosjanie na przykład mogą zechcieć instalować swoje na przykład instalacje? Rosyjskich lądowania w Wenezuelę. Nie ma granic. Tak, parę tygodni. Oczywiście z jednej strony Putin stara się zagrać na nosie amerykańskim przywódcom. Na nosie będą pokazując, że Amerykanie jego zdaniem rozpychają się blisko granic Rosji. Także proszę Państwa, blisko granic Czech. On jest gotowy na ekspansję militarną. Caracas, Caracas. Na wschodzie, bo widzimy, co się dzieje w Syrii, ale również w Ameryce Południowej. Na świecie, które są szczególnie ważne dla Chin, kraju, którego bardzo szybko rozwijająca się gospodarka potrzebuje surowców energetycznych. Armia była lojalna wobec Maduro, ale i tak masowe protesty, jakie widzieliśmy. Dlatego ty nie jest, tylko spróbowałeś. No. Ona widzisz, no. To jest przemyślane. Także proszę Państwa, Caracas. Skorumpowani udziałami w rozmaitych przedsiębiorstwach, między innymi w państwowym kompleksie paliwowym, natomiast oficerowie średniego szczebla. Co będzie otwierał? Jeżeli oni opowiedzą się po stronie opozycji, to reżim Maduro padnie. To już na ostatnie dwie minuty będzie marsza. No przyjaciel Polski, jak słyszymy, już nie jest zastępcą sekretarza stanu. Co to oznacza dla naszych relacji z Ameryką? Wes Mitchell jest bardzo dobrym znawcą problemów Europy Środkowo-Wschodniej. Spędził tu wiele lat, kształcił się w Niemczech. Był założycielem i dyrektorem przez wiele lat specjalnego think tanku, który zajmował się Waszyngtonem problematyką Europy Środkowo-Wschodniej. Od lat był gorącym obecności wojskowej stanowiska. Oj, proszę Państwa, diabeł miesza. Także proszę Państwa, agresywna polityka rosyjska, to my wiemy już.